Dobry wieczór. Premier Tadeusz Mazowiecki wrócił dziś z Brukseli do Warszawy. Jednym z punktów programu belgijskiej wizyty premiera był pobyt w Louvain. Louvain, po flamandzku Louvain. Siedziba najbardziej renomowanego Uniwersytetu Belgii. Założony w 1425 roku na mocy bulli papieskiej, w 5,5 wieku później, w wyniku konfliktu językowego, podzielił się na dwie niezależne uczelnie, flamandzką i francuskojęzyczną. Flamandzki Katolicki Uniwersytet w Louvain przyznał Tadeuszowi Mazowieckiemu zaszczytny tytuł doktora honoris causa. Uniwersytet utrzymuje liczne kontakty z polskimi uczelniami, a także kształci specjalistów z zakresu kulturoznawstwa i filologii polskiej. Uroczystości rozpoczął tradycyjny przemarsz przez miasto. Oraz msza święta w gotyckim kościele świętego Piotra. Voor u verschenen en in de tempel aan u wij bidden u. Następnie także w Orszaku powrót na uniwersytet. Premier Mazowiecki otrzymał tytuł doktora honoris causa za wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej, obronę praw człowieka oraz zaangażowanie w tworzenie systemu demokratycznego. Promotor premiera, profesor de Klerk, postanowił część wystąpienia wygłosić po polsku. Pana belgijski piaciela, cięczący z di... aujourd'hui. Ceremonia nadania tytułu. Swoje wystąpienie premier Mazowiecki poświęcił rozważaniom na temat związków polityki z etyką. Jaki jest związek pomiędzy sprawami polityki i etyki teraz, kiedy rozpoczęliśmy tworzenie posttotalitarnej przyszłości? Pytań jest tu wiele. Nie tylko burzenie tego, co złe, jest konieczne i ważne, ale i budowanie przyszłości. Dotychczas wystarczał sprzeciw wobec totalitaryzmu. Teraz trzeba budować społeczne struktury demokracji. Dotychczas mówiliśmy o niezbędności pluralizmu. Teraz trzeba ten pluralizm umieć praktykować. Dotychczas wszystko adresowaliśmy do przeciwników. Teraz trzeba wartości, o których obecność w polityce walczyliśmy, przymierzać także do siebie. W moim przekonaniu niezmiernie ważny jest styl, w jakim tworzenie przyszłości na gruzach komunistycznego totalitaryzmu się odbywa. Chodzi o to, czy jest to erupcja wzajemnych nienawiści, czy zaoferowanie wszystkim szans i miejsca w wolnym i pluralistycznym społeczeństwie. Uważam, że nasza wielka wygrana nastąpi tylko wtedy, jeśli będziemy umieli iść tą drugą drogą. Wierzę, że jesteśmy na niej i tylko na tej drodze widzę swoje miejsce polityka i chrześcijanina. I tyle w wiadomościach dziś. Dziękujemy. Do zobaczenia jutro.